Aby mieć 100 tysięcy złotych przychodu ze sprzedaży kursów online, tak naprawdę wystarczy sprzedać 202 dostępy za 497 zł. Jeżeli wydaje ci się, że to jest dużo, to podróż ci pokaże, jak przejść przez ten cały proces, aby było łatwo i jakich 4 rzeczy warto użyć w tym całym procesie, aby osiągnąć jak największy sukces. Cześć, nazywam się Mirek Burnejko i już od 3 lat produkuję kursy online. Wyprodukowałem ich już ponad 30, współpracując między innymi z takimi osobami jak Marcin Osman, Rafał Mazur, Tomek Grande, Kamil Kozieł, czy nawet Krzysztof Czeczot. I co jest ważne, sprzedaż kursów online jest jedną z najlepszych opcji w tej chwili w internecie, żeby ubrać swoją wiedzę i sprzedać ją na rynku. I jeżeli nauczysz się przedstawiać tą wiedzę w dobry sposób, wtedy ludzie będą odbierać twoje kursy online jak film Bogowie, czyli będą wszyscy o nim dobrze mówić i będą zadowoleni z jakości, która została wykonana, a nie tak jak o filmie Kacwawa, o którym na przykład Mieczczyński nagrał bardzo ciekawy odcinek, mówiący, że to nie jest najlepszy film w historii. Ważne jest to, żeby cały proces ułożyć dobrze. I pozwól, że przedstawię ci 4 główne zasady, które stosuję u siebie, produkując już ponad 30 kursów online w różnych branżach, które możesz zastosować u siebie, aby mieć tego typu wyniki. Pierwsza, najważniejsza zasada. W tej chwili wiedza na całym świecie jest za darmo i każdy może znaleźć wszystko na dowolny temat. Na dowolny temat na świecie. Więc po co w ogóle ktoś miałby kupować kurs online? Od ciebie przede wszystkim. Bo ludzie nie płacą stricte za wiedzę, ale płacą za proces przejścia z punktu A do punktu B. I to jest zasada, którą każdy twórca kursów i też każdy twórca kursów u nas na naszych platformach musi przejść. I musi zastanowić, kim jest osoba, która właśnie zaczyna przechodzić przez dany kurs i kim jest po przejściu. Dla przykładu, jeżeli robimy kurs o graniu na pianinie, osoba, która zaczyna, nie ma w ogóle umiejętności grania na pianinie, po przejściu tego kursu umie zagrać daną piosenkę bez patrzenia na klawisze. Jeżeli robimy na przykład kurs o otwieraniu warsztatu samochodowego, to osoba, która zaczyna, nie ma zielonego pojęcia, jak otworzyć swój warsztat samochodowy. Po przejściu tego kursu ma swój własny warsztat samochodowy. W ten sposób jesteśmy bardzo łatwo docierać do osób i mówić im, co zyskają w tym programie. I co jest ważne, ludzie nie będą ci płacić tylko za twoją wiedzę, ale właśnie za proces przejścia z punktu A do punktu B. I teraz najciekawsza rzecz. Jeżeli pracujesz umysłowo, uczysz w tej chwili ludzi na konferencjach albo w salach szkoleniowych, masz ciekawą wiedzę albo masz doświadczenie, to kwestia kursu i powinna być przez ciebie rozpatrzona. Ponieważ jeżeli, dla przykładu, masz 30 lat i pracujesz w IT, robiąc dowolną pracę, to osoba, która ma 28 lat i zaczyna w tej chwili kwestię IT, będzie zachwycona tym, że się dowie, jak zacząć IT. 28 lat, 30, pracuje w tej chwili w IT. Jako przykład. Więc jeżeli jesteś nie w jednej z tych grup, to otworzenie kursu online jest dla ciebie, pod warunkiem, że nie będziesz tylko dzielić się wiedzą, ale pomyślisz, jak możesz przeprowadzić twoich klientów z miejsca A do miejsca B. Druga zasada to sprawdzenie pomysłu. Gdy otwieraliśmy kiedyś program Szkoła Pamięci, nie sprawdziliśmy w ogóle rynku. Założyliśmy, że ludzie chcą właśnie od tego instruktora uczyć się o kwestii zapamiętywania. I nagraliśmy cały program, było super, natomiast okazało się, że rynek tego nie chce. To jest najważniejsza zasada, że zawsze rynek weryfikuje. Więc jeżeli myślisz o robieniu swojego kursu, to musisz zawsze zrobić jedną rzecz na początku. Jeżeli masz już ustalone, kim jest ta osoba A, to musisz się takich osób odezwać, spotkać ich na jakiejś grupie na Facebooku, albo spotkać ich twarzą w twarz, albo gdziekolwiek się da i zadać im pytanie, jakie mają w tej chwili problemy. Czy to, co chcesz im zaproponować, będzie dla nich dobre? Czy byliby w stanie za to zapłacić? Czy byliby w stanie zapłacić za to w formie kursu online? Jeżeli tak, to ile by zapłacili? I najlepiej, jeżeli powiedzą, że zapłaciliby tyle i tyle, na przykład 487 zł, to czy możecie mi teraz zapłacić? Jak się okazuje, sporo osób za to płaci już teraz. I to jest najlepszy sposób sprawdzenia swojego pomysłu biznesowego. Jeżeli ktoś za sam pomysł jest w stanie nam dać pieniądze, tak działają na przykład platformy Kickstarter i Zrzutka, że nie mamy na początku żadnego produktu albo usługi, ale ludzie, którzy wierzą w pewien pomysł, są w stanie zapłacić za to pieniądze. I ty w ten sposób, rozmawiając z ludźmi i jeżeli masz taką potrzebę, bo nie wszyscy to lubią, poprosisz tych ludzi o to, żeby w przedsprzedaży kupili u ciebie kurs, który ty będziesz budować, jesteś w stanie sprawdzić swój pomysł na biznes. Zanim w ogóle jeszcze cokolwiek innego zrobisz i zanim przejdziemy do 2 kolejnych zasad. Zasada numer 3 to jest budowa własnej listy mailowej. I powiem ci, dlaczego to jest ekstremalnie ważne. Nawet jeżeli jeszcze nie masz listy mailowej, to po prostu musisz ją budować. Jeżeli myślisz o programach edukacyjnych albo o tym, żeby robić jakiekolwiek produkty online. Dlaczego? Jeżeli zbudujesz sobie listę mailową i załóżmy na tej liście mailowej będzie 100 osób albo 1000 osób, osoby, które będą w twojej liście będą dostawały ciekawe informacje, na przykład raz w tygodniu. Ja bardzo lubię wysłać raz w tygodniu zestawienie z ciekawymi linkami z mojej branży, ze świata, które znalazłem, które mogą być wartościowe właśnie dla moich klientów.
I ci klienci na liście mailowej w przyszłości wyślemy im informację o tym, że hej, właśnie otwieramy nasz kurs, czy chcesz go kupić. Ale zrobimy jeszcze jedną rzecz wcześniej. Zapytamy tych ludzi wcześniej, hej, jeżeli byśmy robili kurs online taki temat, co miałoby się w nim znaleźć? I ci ludzie dadzą nam pomysły. I tych pomysłów będzie 10, 50, może 100. I z tych pomysłów ułożymy agendę naszego programu. Co jest bardzo ważne, wielu twórców kursów online popełnia ten błąd, że wierzy mega w to, co ma w swojej głowie. To, do czego zachęcam zawsze, żeby mieć 50% swoich pomysłów, a 50% wziąć właśnie od tych ludzi. W ten sposób jesteśmy w stanie złożyć program edukacyjny, który będzie rozwiązywał problemy naszych klientów w naszej liście mailowej, a z drugiej strony będziemy mogli dołożyć coś od siebie. Coś, co uważamy, że jeszcze bardziej im pomoże. Na tym etapie, jeżeli budujesz ten proces, nie musisz w ogóle nic wymyślać, bo ludzie będą ci mówić, co chcą zobaczyć w kursie, będą twoimi przyszłymi klientami, a ty będziesz w stanie dostarczyć im najlepsze materiały. Co jest bardzo ważne, jeżeli na przykład robisz kurs online o fotografii, możesz na przykład takim ludziom dostarczyć na początku dokument, gdzie napiszesz 50 najlepszych kamer, które można kupić poniżej 5000 zł, które pomogą ci z twoimi zdjęciami. I ci ludzie, pobierając ten dokument, będą dołączać do twojej listy mailowej i w ten sposób będziesz docierać do tych ludzi i potem ci ludzie na tej liście mailowej będą w przyszłości twoimi klientami. I ostatnia zasada to jest przedsprzedaż modelu VIP. I przedsprzedaż modelu VIP polega na tym, że nie nagrywamy całego kursu na początku. No, dlaczego miałbym nie nagrywać całego kursu? Przecież mam drogę, mam klientów, mam listę mailową. Otóż zawsze może coś pójść nie tak. Na przykład to, co przedstawimy, może nie być kupione przez odpowiednią ilość osób. To, do czego zachęcam zawsze, żeby założyć swoje granice. Na przykład chcę zarobić na swoim pierwszym kursie 5000 zł. Albo 10 tysięcy złotych, albo 100 tysięcy złotych. I powiedzieć o tym światu. I w chwili, gdy będziemy robili naszą pierwszą sprzedaż, jeżeli sprzedamy właśnie za tyle, to mamy informację, robimy kurs. Jeżeli nie, tracamy pieniądze. W ten sposób nic nie ryzykujemy i wiemy, że będą klienci, którzy kupią nasz kurs. Więc z jednej strony mamy pewność, że będą ludzie, którzy kupią nasz program, a z drugiej strony mamy tą wygodę, że jeszcze nie nagrywamy dużo materiałów, nie wiedząc, czy będą ludzie, którzy kupią nasz program. I w chwili, gdy sprzedamy nasz pierwszy kurs, potem idzie już z górki. I chwili, gdy sprzedamy nasz pierwszy kurs i pojawią się pierwsi ludzie, nagrywamy resztę materiałów, dostarczamy te materiały co tydzień w odpowiednich odstępach i w ten sposób ludzie mają wartość, my mamy pieniądze, mamy naszą listę mailową, mamy naszych zadowolonych klientów i w ten sposób możemy tworzyć niesamowite produkcje jak bogowie. I teraz zapraszam Cię jeszcze na jedną rzecz. Nagrałem takie wideo, które ma ponad godzinę, gdzie pokazuję cały proces tworzenia kursów i wszystkie narzędzia, które trzeba mieć, aby zrobić swój kurs online. Link właśnie znajduje się, o właśnie tutaj. Po prostu wejdź na tę stronę, zapisz na to wideo i ruszajmy z procesem tworzenia kursu online. Pokażę Ci 10 kroków, które trzeba zrobić, żeby stworzyć swój kurs. Wszystkie narzędzia, szablony i tego, jak działa sprzedaż i marketing najlepiej w Polsce, aby odnosić duże rezultaty, nawet powyżej tych kwot. Tak więc dziękuję Ci za obejrzenie. Pamiętaj, link jest tutaj. Link też jest poniżej tego wideo. Zapraszam Cię serdecznie. Ruszajmy z tworzeniem Twojego kursu online. W tej chwili, w roku 2020, nie ma lepszej opcji, aby zarabiać na swojej wiedzy, na swoim doświadczeniu, które budowaliśmy latami, robiąc różne rzeczy, każdy w swojej branży. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w Fabryce Kursów.